No była brudna, pamiętam, że miała gdzieś plamę. Musisz powiedzieć odcinek. Czemu ja? Czemu nie? No czemu nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? No. W każdym razie, moi kani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robić coś fajnego. Coś, co zobaczycie. Coś, co ostatnio było trochę tego na moim Instagramie, na Instastory, więc łapcie tutaj szybko. Moi kani, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, będę sobie robił tatuaż. Tatuaż nie byle jaki, ponieważ wymyślony przez jednego z was. Dlatego pod ostatnim moim postem na Instagramie, bo uznałem, że tak będzie najlepiej, żebyście tam pisali. Pod ostatnim moim postem na Instagramie piszcie, jaki tatuaż mam sobie wytatuować. Oczywiście wybiorę coś, co najbardziej mi się będzie podobało. Ma to być tatuaż realistyczny i będzie on po mojej prawej stronie na plecach, na prawej łopatce. Na lewej łopatce mam czaszkę. Ważne, żeby pomysły były kreatywne i żeby były dobrze opisane. I pamiętajcie, że realistyczne, realistyczne. Jakieś mroczne klimaty, tu już wam coś podpowiem, ponieważ ja potrzebuję cały opis pełen wysłać do tatuatorki, która będzie mnie tatuować za tydzień w poniedziałek. I właśnie dzisiaj będę realizował pomysł podesłany przez widza u mnie w komentarzu. Ten pomysł będzie realizował ktoś inny niż ten pan. Nie ten pan, ale tutaj pani Bejger, tak. Pani Bejger, jak ma pani na imię, proszę się przedstawić. Marta. Marta, no super. Mamy jedną Martę w ekipie, jest spoko, więc ta Marta też jest spoko. Zobaczymy, czy będzie bolało, zobaczymy, czy będzie bardzo źle, mam nadzieję, że nie. Dziarka będzie robiona na plecach, po mojej drugiej stronie. Teraz robimy reakcję na tatuaż, który już przed chwilą widziałem, ale robię ją jeszcze raz. Po prostu czekałem dużo długo na Mariolkę i no. Dawaj, popatrz. No, i to jest właśnie głowa Dawida, to taki wariat, taki posąg. Mamy wizualkę też. Zdjęcie właśnie. I tutaj będzie po prawej stronie, na moich pleckach, bardzo ładnie widniał sobie taki posąg, albo raczej jego kawałek, albo tylko głowa. Ciężko było mi wybrać, bo wszyscy pisali, że mam zrobić puszka i okruszka. 85% komentarzy było puszek i okruszek, spleciony w serce. A 10 albo... było imię Marcysia albo portret Marcysia. Ale możemy to napisać, wiesz, na pleczku. Mam nagrywać. Moi kani, jakbyście chcieli, to możecie zasubskrybować kanał, tutaj macie guzik do subskrypcji. I musi być szary, jak jest szary, to jest fajnie, a jak jest fajnie, to jest fajnie, a jak jest tatuaż, to też jest fajnie. Czy pierwszy raz nie będę cię u Bartka. No. Patrzcie, widzicie jakiś smutny? Jest bardzo smutny. Bardzo jest smutny. Widzę to po jego twarzy po prostu, że chciałby on mi sprawdzić krzywdę, ale niestety dzisiaj to zrobi jego koleżanka. A wy oczywiście, moi kochani, jeżeli chcecie, a na pewno chcecie, bijcie sobie oczywiście na Instagrama i do pani Bejger, i do pracowni. Tutaj macie na jednym palcu i na drugim drugie. Także wbijcie sobie, macie też w opisie linki. No dobra, później wpadnie jeszcze Jojo, po prostu wrócił z Islandii wczoraj. Idziemy na ramen. Wrócił z Islandii i nie chciałem dzisiaj go męczyć, żeby już z rana jechał. A Piotrula też ostatnio dużo pracował, także takim jestem dobrym człowiekiem, że ja musiałam wstać. Że moja dziewczyna musiała do mnie przyjechać, ale no dojechałaś, tutaj dojechałaś, od rana musiałem coś robić, a ty tutaj dojechała. Przy okazji, moi kochani, muszę wam pokazać jedną rzecz, jak ktoś jeszcze nie widział. No chwalę się troszkę, chwalę, ale nie ukrywam, że jestem zadowolony, bo jestem zweryfikowany. Farbienta? Tak. Tak? Tak. Aha. Nie no, ale powiem ci, że ładnie to wygląda. Tak sobie weszłam w wiadomości, jak mi wysłałeś coś tam. No i ładnie wygląda ten znaczek, jesteś taki niebieski. Mam teraz coraz więcej kolegów, wcześniej ich tyle nie miałem, teraz, albo inaczej, teraz zmieniła się grupa moich kolegów. Teraz jestem kolegami tylko z tym, co mają niebieski znaczek, a reszta no... Ale z wyjątkiem ciebie oczywiście, tak? Z wyjątkiem ciebie mi się. No. No i git. Chcesz zrobić zdjęcie takie? Nie, spoko. Dla mnie jest okej. Okay. Widzę wszystko tutaj pięknie, elegancko. Jest w wielkości tej czaszki, jest tak w miarę symetrycznie, tak z nią. Znaczy z nią, no. Do tego, co mamy, do tego kodu QR, który nie działa. Który nie działa. Nie słyszałam. Jak czujesz? Jest w porządku, ale wiem, że za 2 godziny będzie bolało bardzo. To są takie miejsca, że i to jest też taki tatuaż, że on jest troszkę dłużej robiony niż te wszystkie jakieś mniejsze tatuaże, jakieś napisy czy coś. No i niestety on po jakimś czasie już zaczyna boleć. Już skóra po prostu boli, już jest czerwona, już jest tam zapalny, tam taki troszkę się robi. Ale spokojnie, pani Bejger zrobi mi dzieło sztuki na moich plecach i będą były ładne, symetryczne, fajne. Ja się cieszę. Dobra. Jak się czujesz? A dobrze. Jem sobie żelki. Boli? Nie, już w porządku. W ogóle to jest ciekawe bardzo. Pierwszy raz kobieta robi mi tatuaż. Serio, pierwszy raz. Nigdy nie byłem u żadnej babki na dziarce. Jakoś nie wiem, zawsze się chodzi o tych chłopów. Jest Jojo, to możemy teraz śmieszne rzeczy jakieś robić w dwójkę. Bo tak to musiał nagrywać, to lipa. Kaput wydał, śmieszne. Żeby cieplej było w twarz. Boli mnie, to mnie boli. Tam, gdzie było przedtem robione, mnie boli. Ja zawsze mówię, że mnie strasznie boli po jakimś czasie. Godzina, dwie i ja już potem umieram do końca. Siedzę i robię tylko. Tego tatuażu spodziewa się nikt, w sensie nikt nie wie, co to będzie, nikt. Oprócz was teraz, nie? Uwaga, krzyk. 3, 2, 1. Dobra, teraz boli bardziej. Tamten krzyk był fejkowy. Fajnie, bo już skończyliśmy elegancko. Idziemy
rozchodzić nóżki, bo siedzieliśmy 2 godziny ponad nieruchomo. Tak? Tak. Tak. I okazało się, że nie dostałem mandatu, moja dzielna kobieta poszła sprawdzić, bo zapomniałem kupić parkingowego biletu. Troszkę tutaj jakieś znieczulenie poszło na plecki, jakiś tam psikacz, zobaczymy czy w ogóle pomoże. Na dole mnie boli tylko, dlatego że tak wykrzywiam, bo na dole bliżej żeber troszkę mnie boli, u góry prawie w ogóle nie bolało, tylko takie lekkie kucie, więc spoko. Zobaczmy, czy to coś dało. No, pewnie nie. Pewnie nie. Nie? Nie, no dało. Tak zwany nic. W każdym razie, tam już jest dużo zrobione, tak? Czy dopiero zaczynamy? Zaczynamy dopiero, no. Pani ma, to ile jeszcze tutaj czasu, pani myśli, że będziemy sobie siedzieć? 4 godziny. Tak? Nie, no żartuję. Kurde. Jest 1,5 godziny. Tak? Ja jestem git. Teraz naprawdę jestem spoko, bo robisz w miejscu, które mnie w ogóle już tutaj nie boli. No. W sensie czuję, że tam mi nie robiłaś, to jest wysoko. Mhm. Więc ja sobie siedzę. Robię. Ja sobie siedzę. Wypowiedzieć. Jestem okej. Okay. Giorgio się umówił na tatuaż w międzyczasie. To cała familia, przejdź do pracowni. O nie, złą stroną wziąłem. Tą co przybliżej, tak patrzę i nie działa. Taki Dawid nowoczesności, nie? Bo wtedy tatuaży nie było. Raper z Ameryki. Tatuaż na twarzy, pozdro. Ostatnie 40 minut nie będziemy ani razu, że mi coś boli. Ale zaczął mnie raz boleć trochę. Ale Krakowa to mam w sumie pół godziny. Szczypie strasznie. Nie jestem aż tak dzielnym pacjentem, co? Ładne, bardzo fajne. Bardzo fajne. W sumie spoko nawet, że ta czaszka jest też po tej drugiej stronie zawsze. On wygląda trochę mrocznie przez to, że ma te tatuaże. Znowu będzie bolało, uwaga. Ale udaje, nie? No, jakby ktoś zna, to nie. Jakby ktoś zna, to nie udaje. Nie, to jest facet po prostu. Robi tak za każdym razem. Już jestem wyzwany tutaj. Na szczęście Giorgio jest za kamerą. Jest 2x2. Bardzo ładne, dziękuję bardzo. Pani Marto. Tak jak to pierwszy ci kropnie w plecy. Wstawiłbym Majka, ale nie dosięgnie. Więc jest git i trochę mnie szczypią plecy. Cieszę się, że przeżyłem. Ostatnie pół godziny nie było fajne. Bardzo ładne plecki, już bardzo fajne. Tak? W końcu będę symetryczne to. No. Fajnie, bo on patrzy na tą czaszkę z takim trochę żalem. No. Taki wyraz twarzy patrzy i... Trochę tak. Ta łezka jeszcze. Dobra, ja już jestem ubrany, fajnie, pięknie naklejone mam te plasterki. Mam jeszcze drugą rundkę tutaj plastrów w kieszeni. Tobie bardzo dziękuję. Fajnie. Rękę to podamy? Łokieć? Bardzo dziękuję wbijać tutaj pani, bo robi bardzo ładne portrety, dlatego też wiedziałem, że ten tatuaż będzie realistyczny, więc udałem się właśnie do ciebie. Ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, jak się zagoi, to zrobię jakąś foteczkę fajną. To na pewno nie wiem co, ale nieważne. Idziemy na ramenik, a ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję. No, i pewnie do zobaczenia. Nie, jeszcze nie jedną dziarkę sobie zrobię. Trzymaj się, hejka. Dobra, zjedliśmy sobie, wygrzaliśmy się tak strasznie i ja jestem bardzo zmęczony i chyba musimy schodzić pod kołderkę do leżenia, co? Bardzo chętnie. No i chyba to uczynimy. Mam jedzenie między zębami. Chyba to uczynimy. Spokojnie, jest ciemno. A reakcja się nagra jutro, bo nie ma na przykład Karola teraz. Nagramy jutro reakcję, po prostu będzie światło dzienne, będzie wszystko ładnie widać. Jesteśmy troszkę zmęczeni, więc nie ma co teraz na siłę. Poza tym właśnie, tak jak mówię, nie wszyscy są w domu, więc bez sensu. No, także widzimy się już jutro rano. Co mogę? Na chwilę? No, panią? O, pani wstaje. Dobra. Moi kochani, widzimy się w następnym dniu. Mam tę samą koszulkę, dlatego że jest luźna po prostu. A nie lubię opiętych koszulek, jak masz tatuaż na przykład na plecach, bo on troszkę boli, nie? Troszkę boli. Będę się rozbierał i mam portret na plecach. Kogo? No to byś musiał. Marciśni! Nie żartuj. To by było grube bardzo. Ale to jest. Ale to ty jesteś do tego zdolny, tak szczerze. Ja już nie wiem, co się mam podzielić. Nie, to jest no, jeszcze nic przypadkowego. Dom ekipy na głowie? A to napis na głowie, to już go nie widać, bo włosy mam. Dobra, mam portret. No. To jest tatuaż wymyślony przez widza. Z 3000 komentarzy wybrałem ten. A to jest w ogóle kozak opcja, właśnie ci mówiłam, że to zarobiste, no. To jest jeden, z których wybrałem dwa, ale ten był fajniejszy, więc ostatecznie zrobiłem ten. Kto to jest? Wow, już nice. Family Love, ale sztos, a oni ci podesłali takie zdjęcie już całe? Nie, podesłał mi całą inspirację. Ej, ale patrz! Inspirację. To jest taki kwiat na szyi jak ma Marcysia. I tutaj też ma szyję jak Marcysia. Bo to, o, jest młody! Cześć, Michael. Bo to jest, o, młody, no, ale to jest jakiś ten. To ma, no. Tam, róża na szyi jak Marcysia. Pokaż, co sobie zieleń. Nie, ona ma, ale ona ma tutaj jakiegoś takiego. No. Zieleń sobie Marcysia na szyi, ale że się skupi, Cały bezbekiem dla mnie. Jak mnie zwyzywał od razu. Jak podobne do Marcysi. Podobne. Tylko włosy ma inne, loki ma. No. Bo jeszcze chcę zobaczyć portret. No już.
na moich plecach, na plegarach. I pod koniec roku, albo nie, pod koniec do mojej ekipy, nie pod koniec roku. Zliczę, ile robiłem reakcji na tatuaż. Różnych, moich i też innych. 11. 11? O, 11 razy. Dobra, wujaszku, zrobię sobie portret, ale nie ciebie. Nie, no i słusznie, mnie masz na co dzień. Co ze starym na plecach będzie? A, wiedziałem, że pójdzie ten dowcip, Bo wczoraj Majka wczoraj to powiedział, co? Tak. Starego na plecach sobie wydzierałeś. Pomysł przez widza, podesłany. Ja uznałem, że po prostu jeżeli chodzi o drugą... A kto to jest? Bo to jest, to są Ateny? To jest Dawid, ten Dawid, ideał człowieka, ten taki ideał tego, wiesz, mężczyzny, że tak powiem. No i on ma po prostu na sobie tak jakby gangsterskie dziary, o to chodziło tutaj, że... Że jest wielkie w ogóle. Raczej, bo obok masz jego czaszkę w ogóle później. To jest, wiesz, on się na nią patrzy z pogardą, a ona jest taka, jak myślisz o tatuażu, no wiesz, jakie jest moje zdanie o tatuażach, więc ja nie będę tu robił, o Jezu, jak mi się podoba, bo tak nie zawsze jest, nie? Ale jak myślisz o tatuażu, to właśnie ten jest taki konkretny. To nie jest jak gdyby taki, wiesz, taki, że a, zróbmy cokolwiek. Że zróbmy tylko, sobie... że to jest, jak sobie myślisz o tatuażu czasem, gdzie wiesz te wszystkie, nie wiem, wzory i tak dalej, to tak mi się wydaje. Czyli wygląda jak tatuaż, o, może tak. No wiem, co ci chodzi, bo są na przykład tatuaże, gdzie chcesz sobie po prostu, na przykład wytatuował różę i tyle. Albo wytatuował sobie, nie wiem, wilka, psa nie? I obok kota. Albo na przykład, wiesz, wilka sobie tatuował, nie? Nie oglądasz przykład... Gra Tron, nie? No, na przykład. Tak sobie myślisz, że a tutaj? Jest jakaś twarz, jest jakieś coś tam. Nie no, ja jestem pod wrażeniem w ogóle tych ludzi, że oni potrafią... Ja bym tego nie narysował normalnie, nie? Nie ma szans, a co dopiero na skórze, nie? Ja się zastanawiam, jak to jest właśnie też możliwe, że na tej skórze to wychodzi tak, jakbyś to rysował stary na kartce w ogóle. Wiesz co, powinieneś to mieć z dołu? No. Powinna ta głowa być na biurku MTS, nie? Najlepsze biurka. O, zrobię jeszcze reakcję mojej dziewczyny, bo dziewczyna jeszcze nie widziała. Misiu, zrobię sobie tatuaż fajny na plecach. Tak. Patrz, zobacz. Ja mam. Jezu, jaki piękny! Fajny, nie? Ktoś ci chyba dobrze doradził. Tak, ktoś mi dobrze doradził. Ktoś ma bardzo dobry gust. Tak, no. Pięknie, fajnie, dzięki za fajną reakcję. Młody G. No i patrzcie, młody G śpi. No dobra, zostawmy młodego G, niech śpi. Zastanawiam się, czy jest Karol to właśnie, nie wiem, czy jest, czy nie. Śpi. To nie będziemy go budzić. Wydaje mi się, że jest git. Karol też jest zmęczony, bo przyjeżdżał. Boże, jechał z Warszawy, a ja muszę dać film do montażu, więc reakcji Karola nie będziecie mieli. A dziewczyny są w ekipanności, ja jadę teraz wyrwać zęby, więc nie ma co. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No i co? No i tyle. Jak chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, zostawcie też dużo w górę. I... no i tyle. Ja z wami żegnam. Szybki budziaczek na koniec. Elo.